Nie każdy ma czas na to, żeby oglądać cały podcast na YouTubie, dlatego wrzucamy nasze podcasty także na Spotify, na Apple i na inne miejsca. Linki znajdziecie poniżej. Zachęcam was do tego, żeby wracać tam, dlatego że wtedy możecie odsłuchać podcast w całości albo częściowo, jadąc samochodem, ćwicząc na siłowni, yy, sprzątając mieszkanie. Ten podcast jest stworzony po to, żeby inspirować innych inspirować tych, którzy mają jeden cel. Jeśli chcesz to wesprzeć, subskrybuj, lajkuj. To zwiększa zasięgi, a nam zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Zostawcie komentarz. My je czytamy. Dzięki tym komentarzom podcast staje się coraz lepszy. No i możecie też udostępniać, jeśli wam się podoba ten content, wtedy będziemy tworzyć więcej tych rzeczy. Potrzebujemy Waszej informacji zwrotnej. To jest ważne dla nas, żeby wzrastać w tym, co robimy. Mamy jeden cel, a teraz zapraszam Was na spotkanie z gościem. Cześć. Cześć. Miło Cię widzieć. Ciebie również. Po latach. Po wielu latach. Ponad to... 10 latach. 10 lat temu byłeś ostatnio w Lublinie z Natalią. U mnie w domu. Mhm. Pamiętam, strasznie miło to wspominam. Nie, nie wpadłbym na to, słuchaj, że, że się jakoś gdzieś te drogi y, przetną, a jestem dzisiaj u Was. Pamiętam, jak byliście ostatnio, to, to moje dzieci były jeszcze małe, przynajmniej ta czwórka takich małych. Twoi chłopcy też byli mali, a teraz już pewnie są nastolatkami. Są nastolatkami. Są y, wyżsi ode mnie. Mają swoje wizje na życie. Yy, ale również urodziła mi się córeczka. Trzyletnia. Już. Tak. Urodziła się w, w dniu rocznicy naszego ślubu. Jak ma na imię? Yy, ma na imię Danuta Gloria. O, Gloria! <gryw> Oddajemy Bogu chwałę za Twoją córeczkę. Tak. Danuta, dar nieba, przez który objawia i objawi się Boże Chwała. Amen. Mateo, jak to jest być mężem? Jak to jest być ojcem? O, od razu na głęboką wodę. <laughs> mm -hmm. Bardzo różnie. Bardzo różnie jest. <laughs> Ustaliliśmy, że to będzie szczera rozmowa. <śmiech> <śmiech> mm -hmm. No, wiesz, co? Uczę się kompletnie nowych rzeczy w tym kontekście, o którym pytasz. Okazuje się, że wizja, dobra wizja, z którą wchodziłem 19 lat temu w małżeństwo i założenia, które miałem jako, jako ojciec są wypróbowywane w doświadczeniach, w ogniu, w kryzysach, ale zanim kamera ruszyła, to powiedziałaś, że problem widzisz jako Szanse. Mhm. Tak? Jako wyzwanie. Jako wyzwanie. I ja też dzięki Bogu tak widzę każdy problem czy kryzys, jako, jako coś, co jest darowane, i może się okazać, że, że to jest największe błogosławieństwo, jeżeli ja będę potraktuję to jako możliwość rozwoju, jako szansę mhm. do rozwoju. I mówię za siebie. Mhm. Nie rozwoju innych, tylko tego, co ja z tym robię. Wiesz co, ja w ogóle. Jak moje dzieci były mniejsze, jak wchodziły w ten etap nastoletni, to słyszałam takie głosy od różnych tam znajomych, różnych ludzi, z różnych środowisk. Z różnych środowisk. Słyszałam taką jakąś, jakiegoś rodzaju groźbę. Nie? A zobaczysz, jak to będzie, jak oni będą nastolatkami. No. Ym, ja miałem bardzo dużo do powiedzenia. Jakiś czas temu. Jak to będzie, co ja z tym zrobię. Jak będzie wyglądało moje życie, jak będzie wyglądało moje ojcostwo? Dużo miałem do powiedzenia, nawet publicznie. A tak, pamiętam kiedyś, yy, chyba yy, słyszałem jakiegoś twojego takiego nauczania, konferencji na temat ojcostwa. Tak? Fajne to było. W samochodzie pamiętam tą sytuację, jechałam sobie samochodem. I Miałem jakąś płytę i tam Mateusz mówił na temat ojcostwa. Fajnie mówiłeś. No, bo wiesz, bo to temat ciągle aktualny mm, i bliski sercu. Mm, ale dzisiaj widzę, że miałem dużo do powiedzenia może, może dobrych rzeczy, tylko tak sobie dzisiaj, jak tutaj siedzę w tym wygodnym fotelu, to myślę, że chyba mniej mam potrzeby mówienia na ten temat, bo okazuje się, że im dalej w las, tym mniej wiem. <grym> Mam nastoletnich synów, tym mniej wiem, jak żyć. I są dla mnie ogromnym wyzwaniem. Nie dlatego, że oni są jacyś szczególni w tym, tylko że chyba właśnie takie jest życie, że, że im dalej w las, tym okazuje się, że jesteśmy, że mniej rozumiemy z tego, co mówiliśmy wcześniej. Ja przynajmniej tak mam i. I w związku z tym muszę, y, muszę, mogę, wybieram to, żeby. żeby, No właśnie. Żeby to, co się w nomenklaturze nazywa stanięciem w prawdzie, mm -hmm. y, przystawienie lustra, zobaczenie, jak to wygląda, jak wyglądam z innej perspektywy niż tylko tej która jest mi bliska, czyli długości własnego nosa. No, także, reasumując, rzeczywiście, mniej chce mi się mówić, a, a, a więcej, nie wiem, myślę, słuchać, przeżyć. No, ostatecznie chciałbym, żeby chłopcy moi doświadczyli realnie tego, co, co, co jest dla mnie ważne. Mniej Mateusz. o tym słyszeli. A ja mam ogromną ochotę zadać Ci pytanie. Pytanie takie. Co ci daje posiadanie dzieci? Jak, jak o to pytasz, to przypomniały mi się słowa mojego taty Adama sprzed, myślę, 20 lat, kiedy powiedział mi. Właśnie w kontekście ojcostwa taką rzecz synu, jak urodzą ci się dzieci, to będziesz uczył się żyć od nowa. O. Pewnych rzeczy będziesz musiał Duża się nauczyć mądrość. od nowa. No i on mówił to z perspektywy ojca, który już jakby stracił realnie ten bezpośredni wpływ na swojego syna. Czyli wiem, że on mówił. Z perspektywy kogoś, kto miał świadomość, że pewne rzeczy mógł inaczej rozegrać. Może jakieś perspektywy poczucia z jednej strony, że, że mogło, mógł być innym ojcem, a z drugiej strony myślę, że z perspektywy ogromnej wdzięczności za łaskę, której doświadczył, która przyszła z zewnątrz. Mhm. Że, że zobaczył, że pewne. Znaczące rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, nie były tylko związane z jego ojcostwem, z jego osobą, znaczące w sensie pozytywnym. Mhm. No i powiedział mi to. Ja wielokrotnie później sobie to powtarzałem, no bo miałem, zostałem ojcem i. i zapomniałem Twojego pytania. Po co ci są potrzebne dzieci? To moi synowie, bo od nich zacznę, stali się w sensie jakby realnym jednym z luster, w których się przeglądam. Mega. No, nie jestem w stanie od tej perspektywy uciec. Y, y, mógłbym to próbować zagadać, usprawiedliwiać, obejść, ale no, rzeczywistość jest rzeczywistością. I mhm. y, 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 y były momenty, gdy y, to odbicie, które miałem, odbicie własnego życia, które miałem dzięki y, obecności moich synów w moim życiu, było dla mnie duszgocące. Mm. Bardzo byłem sobą rozczarowany. Bardzo. Dlatego, że nie spełniłem własnych oczekiwań. Nie udało mi się tak, jak zaplanowałem. Ale znowuż doświadczam, doświadczyłem, doświadczam ogromnej łaski, że pomimo tego to nie jest koniec, to nie jest. Yy... Rzeczywistość, która by mogła mnie pogrążyć w jakimś samoosądzie, tylko jest to ogromna szansa. I za to dziękuję Bogu. Wiesz co? Ja, y, pytam Cię o to, dlatego, że jesteśmy pod hasłem podcastu Jeden Cel. I chcemy, i ja, ja w ogóle fascynuje mnie jedność, relacje. Takie widzenie Kościoła z takiej perspektywy Jezusa, I, i bardzo mnie ciekawi to, jak to jest w naszych domach. Tak? Dlatego Cię pytam o, o chłopaków, o dzieci, o, o żonę, bo jestem przekonana, że tam tak naprawdę zaczyna się nasza służba jedności w Kościele. No, tak myślę, tak twierdzę, tak czuję, jak, jak mówisz. Tu może dlatego, że ta rzeczywistość, którą opisujesz, dzieje się też poza słowami. Znaczy ona jest rzeczywiście tak bardzo realna, organiczna, rzeczywista, gdyż dotyczy codzienności i dotyka tego, kim naprawdę jesteśmy. W sensie naprawdę nie dlatego, że. Na zewnątrz tacy nie jesteśmy, tylko jest znacznie głębsza, znacznie bardziej pożywym. I może dlatego tak dużo jest rozczarowań i bólu i złamanych istnień ludzkich, że, że mamy skłonności do tego, żeby, żeby nie uznawać tej rzeczywistości domu i rodziny jako. Jako tego pierwszego miejsca, w którym, w którym mamy szansę tak naprawdę żyć i się rozwijać? Mm -hmm. Powiedziałeś o ojcu, takie y, świadectwo, które jest y, na, naprawdę tak ustawia fajnie Twoją historię i tak dużo o Tobie mówi, mm -hmm. że, że jest coś takiego, co brzmi w Tobie przez całe życie. Wystarczyło jedno pytanie, tak? Mm -hmm. Jedno fajne pytanie, a Ty już po prostu wiesz, y, jak wejść w życie? Czego oczekiwać? Y... Ja wiesz to jeszcze parę dni temu usłyszałem t, mm, y, od, y, myślę, mogę powiedzieć, serdecznego przyjaciela, z którym nie rozmawiałem wiele ostatni raz. Chyba mieliśmy taki spacer y, y, myślę z sześć lat temu. Udało nam się w ostatnią niedzielę pójść na kolejny spacer. Mieszkam w różnych miastach. To był człowiek, który miał po moim ojcu, znaczący wpływ na moje życie, gdy byłem nastolatkiem. Dzisiaj jest przed sześćdziesiątką, kilkanaście lat starszy ode mnie. Jego dzieci już są w wieku dorosłym. I gdy rozmawialiśmy o, o właśnie o tych tematach, kwestii kryzysów, wpływu na siebie nawzajem, na dzieci. Ja, dziękując mu za to, jaki on miał wpływ na, na, na moje życie, powiedział mi: Wiesz co? To, na ile, czym był ten wpływ, będziemy w stanie ocenić nie po Twoim życiu, tylko po życiu tych pokoleń, na które Ty miałeś wpływ. Tu mam ochotę podskoczyć i powiedzieć: Bingo. No, trochę mnie zaskoczył, bo ja to wiedziałem, tylko że on był bardzo zdecydowany. On mi, on mi mówi, wiesz, i, i to mi od razu y, y, tak we mnie gdzieś zarezonowało, że rzeczywiście, że w tym może pierwszym wpływie naszym, jakby ba, bardzo dużo możemy sprzedać, takich wdrukowywać, wydaje mi się, rzeczy, takich m, przy okazji kulturowych, y, Obyczajowych, wiele rzeczy możemy, które są ani złe, ani dobre, mogą być dobre, mm -hmm. ale to, co wyciśnie się z naszego życia, ten sok, esencja, yy, co w, w perspektywie czasu zostanie wypróbowane w, w ogniu, gdzie rzeczywiście wiele, wiele doświadczeń po drodze będzie, będzie tymi błogosławionymi próbami. To, co ta esencja będzie tym, co będą spijać właśnie moje dzieci. Nie? To jest, to pokazuje mi jakąś niezwykłą dynamikę Ale wpływu też... tego, co w Kościele nazywamy uczniostwem. Tak. Daje też taką perspektywę tego, właściwie z którego miejsca powinniśmy patrzeć na swoje życie. Mhm. Ja, ja całkowicie to się z tym identyfikuję. Ja w ogóle kocham patrzeć na swoje wnuki w tym kontekście. Kiedyś pamiętam, niedawno to było, z Samuelem, mój najstarszy wnuk, ma 7 lat. I sami, no, jest wiesz, takim chłopakiem, już widać, że, że, że rośnie, że się rozwija, szkoła. I pytam go, nie, właściwie nie pytam go, tylko tak, tak chwalę go, mówię sami, naprawdę ja widzę w tobie takie zalety, takie ty jesteś taki mądry, tak łatwo ci przychodzi zrobienie tego, tak, wiesz, znasz odpowiedzi na te pytania, skąd ty mhm. to wszystko masz? Ja się go tak pytam. A on mówi, jak to skąd babciu, nie wiesz? Od Jezusa. <noise> I to było dla mnie... na perspektywa. To było dla mnie, wiesz... To, to było coś, co daje mi taką pewność, że moja relacja z synem, tak? którego syn tak mówi, wydała owoc w tej postaci, że mhm. mój wnuk zna Jezusa. Tak, i ty nie jesteś tym obciążona. W sensie jakby Ty miałaś ten najbardziej pozytywny wpływ, jaki mogłaś mieć. Tak, i ja nie oddałam tego nikomu, mhm. tylko zrobiłam to sama. Wiesz, za to się płaci cenę, nie? Mhm. To nie przychodzi. Kiedyś ktoś mnie, ktoś mnie pytał, jak, jak mi się udało to zrobić, że moje wszystkie dzieci wierzą w Boga i są w posłudze w kościele. I jak mi się to udało, to ja nie potrafię na to pytanie do końca odpowiedzieć. Mhm. Może ktoś, kto mnie obserwuje tak z zewnątrz, potrafiłby, bo robiłaś to, bo robiłaś to, bo robiłaś to, ale na pewno wiem, że za to zapłaciłam cenę. Mhm. Była, w tym była ofiara, w tym były. Pieniądze, w tym były zmagania, w tym było skupienie na celu i to było y, naprawdę życiem skoncentrowanym na celu. A, a odkąd pamiętam, to moim celem było przekazanie wiary moim, moim dzieciom. Mhm. Jak to jest u Ciebie? Wiesz, co to odkąd pamiętam, to zawsze był również i, i cel mojego życia, mojego ojcostwa. Ja nie mam tej perspektywy, którą Ty masz jeszcze. Bo jestem w tej drodze mojej znacznie wcześniej. Jeszcze nie mam wnuków, jeszcze nie wypuściłem dzieci. Podkreślam, jeszcze. Jeszcze, tak. Więc ja, moment, w którym ja jestem dzisiaj, ja widzę, że to jest moment weryfikacji tego, jak realizuję ten cel. I on jest rzeczywiście, jak mówisz o cenie, to ja płacę cenę teraz. Taki moment mam życiowy, czyli płacę cenę. I ona polega dzisiaj na tym, że owocują rzeczy, yy, m, które wierzę, że dzięki Bogu to, yy, to pójdzie w najlepszą stronę, czyli w ten owoc yy, doświadczenia Jezusa w ich życiu. Ale dzisiaj widzę, że, że właśnie jest w moim życiu, opadają różne łuski. Czyli gdzie jest konfrontacja. Gdzie, gdzie wydawało mi się, co ja przekazywałem, czy jest tym, co rzeczywiście, co, co chciałem przekazać. Mhm. I dzisiaj na przykład jest konfrontowany wiele ze, we mnie, jeśli chodzi o to, jak to robiłem. Czyli tak naprawdę mówisz o czymś, co jest jeszcze przed budowaniem jedności w rodzinie, tak? Bo, mhm. bo popatrz, spotykaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o jedności w Kościele. Mhm. Cały czas rozmawiamy o jedności w rodzinie, a ty teraz mówisz o, o jedności w swoim wnętrzu, tak? O takiej spójności w sobie mhm. i żeby y, dokonało się to w Twojej rodzinie potrzebujesz sam być spójny wewnętrznie. Tak, dlatego że właśnie jak wracając do pytania, co dają mi moi synowie, to jest to, że oni są. Ich życie, czy to, jak oni się czują ze mną, jest dla mnie odbiciem, czy we mnie rzeczywiście w sposób realny rezonuje, czy jest wyczuwalne, czy jest doświadczalne przed nich, na przykład Boży Pokój. Mhm. Czy jestem pełen pokoju, czy jestem czy mi go brak? Nie? Bo oni to kto jak to, ale oni to będą odczuwać i odczuwają albo mój brak albo moją obfitość w realnych rzeczywistościach codziennego życia. Więc dzisiaj po latach tej sielanki, kiedy byłem z tymi, kiedy ja byłem starałem się być zaprzeczeniem w pewnych kwestiach y, życia y, i postawy mojego ojca, którego kocha i szanuję. Mm -hmm. Kiedy ja byłem dwustoprocentowym ojcem spędzającym gigantycznej ilości czasu z synami, działaliśmy w harcerstwie, w sporcie, y, wiele, wiele tygodni spędziliśmy w, le w lesie, przy ogniskach, budując y, obozowiska i tak Dzisiaj jest czas, kiedy oni już, kiedy tego w tym wymiarze nie przeżywamy. Tak naprawdę doświadczam tego, co z tych, o... tak naprawdę, czy oni zjedli owoce Ducha Świętego, które na mnie obrodziły, czy nie? Ile ich było? A ile było mojego, mojego realizowania celu? Przekazywania ich wiary, wartości. A ile im wartości przekazywałem, a ile wiary mojej żywej? To jest weryfikowane. Nie mam tej, to jest, ja jestem gdzieś w połowie drogi. Hmm. Także jest to konfrontacja, jest to dla mnie trudne, bo nagle się okazuje, że pewnych rzeczy nie ma. Że pewnych owoców nie ma we mnie. One są, tylko jeszcze nie wyszły na jaw. Tak. I, i powiem Ci, że to jest. Niezwykły czas dla mnie, w sensie to nie jest załamka, po ludzku wiadomo, no to, że ludzkie to jest od razu by weszło samo albo usprawiedliwianie, bo byłem to, bo, mhm. bo byłem zmęczony, bo musiałem pracować, bo to, bo na to, ale z Bożej perspektywy całe szczęście mogę popatrzeć na to jako możliwość rozwoju no i tak. oni mogą być uczestnikami tego, moi chłopcy. Że ja nazywam rzeczy po imieniu, że, że mówię, słuchajcie, proszę o wybaczenie. Nie potrafiłem, nie zrobiłem tego, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Nie, nie okazałem Ci łaski, która mi została okazana, tylko okazywałem Ci coś, co jest jej przeciwieństwem. Mhm. W związku z tym, wybacz, że, że coś takiego zasiałem w Twoje życie. Nie? I to nie jest królestwo y, Pana Jezusa Chrystusa. To jest jakaś coś, co ma pozory chrześcijańskiego życia, ale nie jest, nie jest pięknem tego życia, za którym tęsknię ja i wy. Także y, to jest niezwykły czas, dlatego, że uczę się przychodzić do y, nieco drugi, nieco trzeci dzień, ale codziennie do źródła. Miłości mojego życia, do mojego Ojca, e, i bez strachu, bez usprawiedliwiania, samousprawiedliwiania siebie, e, rozmawiać z nim o tym na konkretach. Mhm. Jak opowiadasz o tym, to ja słyszę e, taką postawę, która mówi o tym, że Królestwa Bożego się nie naucza, ale Królestwo Boże się manifestuje. Mhm. No tak. Robisz to każdego dnia. No tak, tak, tak. To jest, to jest rzeczywiście, że ono się manifestuje. Jego nie można nauczyć, a słowa po pewnym czasie są nie do zniesienia. Mhm. Nie? Mateo, to tak takie podsumowanie Twojego bycia ojcem dla swojej trójki wspaniałych dzieciaków. Po co są ci potrzebne dzieci? Po co i chcę, żebyś sięgnął do takiej perspektywy, do perspektywy. Wiesz co, dzisiaj widzę, że moje dzieci między innymi są, tak patrząc, w kontekście moich potrzeb. Bo myślę, że to, że one mi są darowane, są bardzo konkretne, mhm. Boże, Boże cele, niezwiązane bezpośrednio ze mną, ale jak patrzę, co, ki, kim one są dla mnie, to pomagają mi samemu stawać się dzieckiem. W tym sensie, że ja dzięki nim uczę się codziennie przychodzić do mojego ojca. Czyli tak naprawdę nadają sens twojemu życiu w kontekście nie wiem, chyba List do Efezjan, pierwszy rozdział, że jesteśmy powołani do tego, żeby być synami. Tak. I to wiesz co, one mi w tym pomagają, dzieci, bo y, 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 to jak rozumiem miłość do moich dzieci... Dzięki temu, że one są i, i to jest taka błogosławiona konfrontacja w moim życiu, ich obecność, to ja uczę się na nowo przychodzić i pytać: A jak ty mnie kochasz, tato? Mhm. Bo jeżeli ty mnie tak kochasz, to czy ja coś do tej miłości Twojej mogę dołożyć? W stosunku do tego, jak kocham swoje dzieci. Czy ja. Bo ona jest dla mnie ta zbyt rozrzutna. Twoja miłość jest skandalicznie niedorzeczna, rozrzutna w wielu przypadkach. Nie rozumiem jej. Moim zdaniem przeginasz. Jest niewychowawcza ta miłość twoja. Tak myślałem przez lata, że muszę bardzo ją okiełznać, muszę nadać jej takie ramy. A dzisiaj powiem ci, że, że jak sobie myślę, jeżeli tato, mam 43 lata, tyle razy cię zawiodłem, tyle razy cię zdradziłem i oszukałem z mojej perspektywy, a ty za każdym razem, gdy przychodzę do ciebie. Zanim przejdziemy do tych konkretów, to ty pytasz mnie gdzie jesteś, a nie co zrobiłeś. To ja to wybijasz mi wszelkie argumenty mojej chrześcijańskich metod wychowawczych. Dzięki moim dzieciom uczę się być synem, który przyjmuje ogrom Bożej łaski na każdy dzień dla swojego życia i dla Dopatrzenia na swoje życie i uczę się okazywać ją moim synom. W momentach ich tnąbności, e, w momentach ich e, poszukiwania, szczęścia w życiu. Odjazd. Pełen odjazd. Dzięki uczę za... się żyć na nowo. Dzięki za Twoją szczerość. Bardzo mnie dotyka to w ogóle. Dużo słyszę takiej, takiej godnej do naśladowania relacji z Bogiem i z dziećmi. Jak to jest, Mateo? Dzieci są, tak, ale dzieci są, ponieważ jesteś mężem. Jak to jest być mężem Natalii? O! Oh, um. Ja ją kocham obserwować na Instagramie, wiesz? Wszystko lajkuję co Poważnie? tylko się pokazuje. Tak. Ja wszystkiego nie lajkuję. O to. No ale ty masz perspektywę inną, jesteś kobietą. Myślę, że też ją lepiej możesz zrozumieć niż ja, mężczyzna. Ale wiesz co, jak to jest kochać moją żonę, kochać Natalię? To jest podobna, wiesz to też sytuacja jak, jak z dziećmi, że ja wchodziłem w małżeństwo z bardzo konkretnymi założeniami i celami. Takimi ugruntowanymi też pokoleniowo. W takim sensie ktoś mógłby powiedzieć pozytywnie. Miałem jakby dużo, dużo dobrych wzorców do naśladowania, za co jestem wdzięczny Bogu, bo co ja mogłem do tego dołożyć. Oczywiście, jak każdy z nas, wszedłem w małżeństwo z... Obciążeniami, których nie byłem świadomy, mhm. myślałem, że jestem Mistrzem świata, że jestem, że startuję z czystą, z czystą katką, i małżeństwo pokazało mi, w tym roku mieliśmy 19 rocznicę ślubu, że, że właśnie realizując cele, Okazuje się, że, że nie brałem pod uwagę tego, że to jest całkowicie nowa sytuacja, w której nigdy nie byłem, małżeństwo, i że ona jest mi darowana jako dar, który odmieni moje życie. Więc małżeństwo jest dla mnie szczerze, nie jest dla mnie sielanką. Nie jest dla mnie gładką sprawą, jest dla mnie gigantycznym wyzwaniem, które dzisiaj jest dla mnie fascynującą, yy, fascynującym i pełnym nadziei wyzwaniem, dlatego że doświadczam yy, tych chyba najbardziej znaczących dla mnie kwestii w mojej relacji z ojcem. Małżeństwo było dla mnie trudną sprawą, gdy chciałem to, co mogę znaleźć tylko i wyłącznie w moim Bogu. Wrócę jeszcze raz, bo chyba wyprzedziłem swoje myślenie. Czyli było trudne, gdy w mojej relacji szukałem bezpieczeństwa, uznania. Wypełnienia pewnych moich wizji. Yy. Jeszcze raz, wróć, Mateo. Było, małżeństwo było dla mnie trudne, gdy to, co mogłem tylko i wyłącznie znaleźć w mojej osobistej relacji z, Bogu, z Bogiem, szukałem w moim małżeństwie. Mhm. Po czym poznajesz, że jesteś dobrym mężem? Gdy moja żona się czuje bezpieczna i szczęśliwa przy mnie. Super. I Bóg nas tak stworzył, fajnie, i to wszystko, czego doświadczamy w swoim życiu, jest tak naprawdę po to, żeby nam to wszystko przynosiło szczęście. I to jest też ciekawe w tym kontekście myślenia o tym, żeby. Zrealizowała się ta modlitwa Jezusa ostatnia w czasie wieczerzy, żebyśmy byli jedno. Mhm. I my sobie tak siedzimy i jesteśmy z podzielonych kościołów, tak? Jesteśmy z podzielonych kościołów, mhm. a jednocześnie dla mnie, i ciekawa jestem, jak Ty to odczuwasz, nie? Ja doświadczam z Tobą wielkiej jedności dzisiaj. Wiesz co, Aniu może tak jest, dlatego że rzeczywiście jak jesteśmy, siedzimy, a, a Duch Święty jest z nami tutaj, mhm. to jest to, że, że okazuje się, że gdy zaczynamy rozmawiać o tym, co nas dotyczy na poziomie człowieczym, rzeczywiście codzienności, to okazuje się, że wszyscy jesteśmy w tej samej potrzebie, mhm. że nikt z nas nie jest ekspertem, mhm. że jesteśmy w drodze ty. Już masz doświadczenie, masz perspektywę, bo ty już jesteś, dzięki łasce Bożej, już patrzysz z perspektywy i widzisz, to zaowocowało. Ja jestem, ale wiesz, o czym mówię, nie? I, i, i... także myślę, że to, że w jego obecności wszyscy jesteśmy tak samo w potrzebie i on wszystkimi naszym, nami się bardzo chętnie zajmuje. Mhm. Wiesz co, ja ostatnio, niedawno skończyłam taki cykl, Pracy nad sobą, cykl spotkań z ludźmi, mhm. bo w czasie tej pandemii wszystko się przeniosło online i ja zainicjowałam takie wieczory metamorfozy mhm. i zaczęłam od tematu y, poczucia własnej wartości. Nie? Tak jak mhm. mówiłeś o tym, że w tej relacji z Natalią y, potrzebowałeś y, realizować swoje potrzeby. Chciałeś realizować swoje potrzeby i nie zawsze to było, to działało. Nie? Mhm. Ja tak sobie myślę, że w tym momencie, kiedy my jesteśmy wyciągnięci z tego świata, nawróceni dla Jezusa, dla Królestwa, wciąż żyjąc w ciele, mhm. i w pamięci tego wszystkiego, co, co miało miejsce w naszej historii, dużo mówisz o, o swojej relacji z ojcem, o tym, że. No, potrzebowałeś uświadomić sobie niektóre rzeczy. Ja, ja sobie też tak jak, jak Ty mówisz, nie uświadamiam sobie to, że rzeczywiście u mnie też było podobnie, ale jakby uświadamiam sobie to cały czas rozmawiając z Tobą, że my naprawdę potrzebujemy pracować nad sobą. Na tym, żeby się zmieniać, żeby się nawracać. Mm -hmm. Ja kocham takie sformułowanie, bardzo często tego używam. Wszystko po to, żeby wyszło na jaw to, kim my tak naprawdę jesteśmy. Mm. No, wiesz, co, jest to powiem Ci bardzo, bardzo bliskie mi to, co mówisz. Paradoksem jest to, że rozwijamy się od kryzysu do kryzysu. Tego mm -hmm. nie rozumiem. Dlaczego wiedząc i powtarzając to, co, o czym mówisz, Aniu, że y, zaczyna być we mnie y, ciałem y, w, y, w momentach kryzysowych. Ale im więcej rozmawiam, z, z, im więcej rozmawiam z ludźmi, y, starszymi, zaawansowanymi w drodze, w tym sensie bardziej niż ja, to oni mówią, no. Tak, małżeństwo jest życiem od kryzysu do kryzysu, które są błogosławionymi momentami dla tych, którzy wierzą. Ja bym dodał, ale ja bardzo długo wypierałem tą prawdę, o której Ty mówisz praca nad sobą. Ona mi się kojarzyła bardzo, ja przeduchawiałem, myślę, swoje człowieczeństwo. Mm -hmm. Swoją, y, y, mówię, pracę nad sobą, no idę za Jezusem. Y, Już jestem doskonały. I mam tyle dobrej woli, mam tyle zrozumienia i, i świad świadomości, samoświadomości, jak nie mam. Y, jaka praca nad sobą? Czym ona <laughs> jest? No, no aż do Jezu. momentów, kiedy ktoś mówi, no jesteś ślepy, nie widzisz. Ja nie widzę. Realizuję, myślę, realizuję to w taki, wiesz co, w praktyczny sposób, że właśnie dzięki kryzysowi, dzięki próbie, czyli nagle, że widzę, że coś nie działa i czujesz się goły i niewesoły. Tej sytuacji, bo coś jest obnażone, konkretnego po imieniu i powiem Ci, dało mi to szansę, dlatego że stwierdziłem teraz albo nigdy. I mam paru przyjaciół, mężczyzn, z którymi jestem absolutnie szczery, czyli nazywamy rzeczy po imieniu. Nie jesteśmy świętoszkowaci w tych naszych relacjach, jesteśmy braterscy, czyli nasze relacje są służą konfrontacji, która jest niezwykle zachęcająca. Nie ukrywam, że w pracy nad sobą od jakiegoś czasu zdecydowałem się na pomoc profesjonalną mhm. i mam spotkania z z panią terapeutką, która, które są świetne. E, przez całe lata, gdy ktoś mi wspomniał o takiej możliwie mo możliwości rozwoju, to byłem gotowy zsyłać groby z samego nieba jako, yy, jako brak wiary, brak prawdziwego duchowego życia, brak mocy Bożej w życiu danego delikwenta, który chcę szukać pomocy, przecież wszystko jest tak proste, życie z Bogiem jest tak proste. A dzisiaj widzę dzięki temu, że mam kolejne lustro, gdzie mogę zrobić coś, na co nie było mnie stać wcześniej, czyli na szczerość w Kościele, w życiu z nimi mężczyznami, dlatego, że wydawało mi się, że ja muszę trzymać gardę, muszę być ekspertem od życia, niech oni py zadają pytania. Mm -hmm. No ale, wiesz, przeżyłem tak 20 lat, to, myśl, to, to myślę, dam radę. ale Okazuje się, że, że to jest. To jest hipokryzja, to jest kłamstwo. I nagle zdałem sobie sprawę, okej, okay, nie było mnie wcześniej stać, ale teraz, albo nigdy, bo jestem skonfrontowany. Ktoś przestawił lustro. Więc albo, albo chcę się rozwijać, albo nie. I teraz to jest kolejna jakaś relacja w moim życiu. Kiedy ktoś mi pomaga. Nazwać rzeczy, z którymi ja, oh, całe szczęście, wiem co zrobić. Bo mam tak znaczącą więź w moim życiu, którą jest więź z moim Ojcem, dzięki Jezusowi Chrystusowi i obecności Ducha Świętego w moim życiu, że, że okazuje się, że, że jest szansa i dla mnie. <śmiech> <śmiech> Więc korzystam z terapii profesjonalnej. Świetnie która jest dla mnie bardzo, bardzo pomocna. Żeby są... widzieć, nazywać rzeczy i później spotkać się z wszechmogącym ojcem, który pomaga mi to, yy, znaczy, który konkretne rzeczy yy, czyni w moim życiu. Ja ostatnio takie doświadczenie zrobiłam, znaczy, ja często robię takie rzeczy ze swoimi dzieciakami. Yy, są, są cztery w ogóle takie sfery yy naszego podejścia do różnych rzeczy. Są rzeczy, które wiemy o sobie my, ja wiem o sobie i mhm. ci, którzy mnie znają też wiedzą to o mnie. Inna sfera to jest, że tylko ja to o, tobie, o sobie coś, co ja tylko o sobie wiem, inni tego nie wiedzą. Mhm. Czwarta sfera, że a najbardziej interesuje mnie ta sfera, kiedy ja czegoś nie wiem, a inni widzą. I to jest taka sfera, która zawsze mnie bardzo interesowała. I ostatnio wzięłam swoje dzieciaki gdzieś tak po prostu przy okazji zwykłego, normalnego spotkania yy, i zapytałam ich, yy, co takiego wy widzicie we mnie, czego ja nie widzę. Nie? Tak zwana informacja zwrotna. Tak, nie? tak, tak. Słuchaj, to było w ogóle mega dla mnie doświadczenie. Mhm. Mega doświadczenie. A ja się tego przez lata bałem. Bo ja wiedziałem, że taka informacja pójdzie, tylko sobie pomyślałem, co ja będę mógł z nią tak naprawdę zrobić. I nagle się okazało, że, że wiesz, taka informacja zwrotna była, działała na mnie jako skarżenie. Mhm. I ja mówię, ja? Boże dziecko? I nagle się okazuje, aha, no, że miałem odruchy sieroce. Że, wiesz, że, że działało to na moją niekorzyść w moim mniemaniu. Ta jest informacja zwrotna. Dzisiaj... Ła, wow, to, jest, to jest błogosławieństwo, mówi, jakie to jest cenne to, co ty mówisz, tak myśleć. Ale znowuż, u mnie to zostało ukształtowane tym, że, że się nie muszę bać prawdy o sobie. Mhm. Jakie, to jest, jakie to jest szalom, to jest szalomiks wręcz. Że się nie muszę bać prawdy o sobie, tak. że ona jest dobra dla mnie, dlatego że zawsze z nią pod rękę idzie łaska. To daje siłę, nie? Daje Gromla. siłę do takiego pokonywania trudności i zmagań, które mamy, bo wszyscy mamy, tak? Każdy no tak. przechodzi przez masę różnych trudnych rzeczy i nie ma się co tutaj jakby oszczędzać, że nas to nigdy nie dotknie. Nie? No, jak wspomniałaś o kościele wcześniej, to, to rzeczywiście ja troszeczkę byłem wychowany chcąc, nie chcąc, w tej świadomości, że ci, którzy są na, na, na szpicy, ci, którzy są na, na przodzie tej, tego inicjowania życia, poszerzenia Królestwa Bożego, muszą być ekspertami od życia. I zajęło mi wiele czasu, zanim dotarła do mnie myśl, którą kiedyś powiedział Jeden mój znajomy, który powiedział, nie ufaj nikomu, kto nie kuleje. Ja to zajęło mi par lat, żeby to do mnie dotarło. Rzeczywiście, że my wszyscy się zmagamy. Problem jest, kiedy nie potrafimy o tym mówić, bo jesteśmy tak wydygani strachem, że to mogłoby coś obnażyć. obnażyć. A jak Pan Bóg by w tej sytuacji w naszym świetle wypadł. Wiesz nagle się okazuje, że nie ma nic lepszego w Królestwie Bożym niż prawda. niż prawda. No ciekawe, że... Bo jest... zawsze z nią pod rękę idzie łaska. One w pełni tak. zamieszkały w Jezusie. Prawda i łaska. Tak, i ta prawda, ona sprawia, że możemy funkcjonować w wolności. Tak. Nie musimy mieć żadnych masek, żadnych pos przyjmować. Po prostu możemy robić... I, I paradoks polega na tym, że dopiero wtedy możemy robić rzeczy, które przynoszą nam satysfakcję, które są fajne, tak. które nas cieszą, które, które nas dają nam. Nie zż zżerają. Które nas nie zżerają. Nie? Mhm. Ja długie lata wiesz, myślałam o tym, w ogóle o swoim życiu, o swojej też posłudze, bo ja już tak długo jestem zaangażowana w kościele, mhm. że. Czasami niektórzy zadają mi pytanie, a co z wypaleniem takim? Może jakiś rok szabatowy, albo po prostu jakaś przerwa w byciu liderem, by ci się przydała. I wiesz, no, jakoś ja nie mam takiej potrzeby, żeby odejść, nie? Mhm. Może, może jeszcze nie mam takiej potrzeby. Może, może znaczy, mam świadomość tego, że mogę chcieć kiedyś odejść. Ale to, że y, funkcjonuje na takim poziomie zaangażowania, y, chyba osiągnęłam dzięki temu, że jestem świadoma tego, że popełniam błędy, że nie boję się tego, że ktoś powie, wiesz, jestem należy do, do ludzi, o których mówi się różne złe rzeczy. Mm -hmm. Ty też? Do stary. Ja to w <laughs> ogóle jestem już mistrzem od tego, nie? <laughs> no. Wiem o tym, wiesz, o tej rzeczywistości z jednej i z drugiej strony. Ten rok jest dla mnie takim rokiem jakiegoś łaski, też w tym temacie, gdzie, gdzie Duch Święty jakoś szczególnie. To było w okolicach święta pięćdziesiątnicy, chyba szczególnie to do mnie, że, że zdałem sobie sprawę, że kwestia tego, rzeczywiście, co, myśl, co mówię o innych, to nie jest kwestia dyscypliny mojego języka, tylko to jest kwestia tego, jak ja naprawdę rozumuję, jak ja myślę, jak ja czuję siebie i innych. Yy, I widzę, że często te chrześcijańskie nasze życie za, gdzieś na tym ostatnim etapie działa na, na zasadzie jakiejś chrześcijańskiej dyscypliny. Nie wolno tego, nie wolno tego, a tak naprawdę chodzi o prawdziwe doświadczenie życia Jezusa, które które popłynie, i szczególnie w tym roku, ta kwestia jakoś we mnie rezonuje i owocuje, myślę. To jest to, że właśnie jak myślę o sobie i jak myślę i mówię o innych. Ja w ogóle kiedyś do mnie dotarło, bo przez ostatnie lata kocham w ogóle nauczać o przemianie myślenia, metamorfoza umysłu, mhm. to, to jest taki mój brand. I, ale pamiętam, od czego się to zaczęło. To się zaczęło od takiego zdania, które usłyszałam kiedyś od matki Teresy z Kalkuty, że y, ja potrzebuję wiedzieć, y, o czym myślę i mhm. y, nie mogę się wstydzić swoich myśli. I mnie mhm. to zszokowało, słuchaj, wiesz, że Wow, ja mogę pilnować, co mówię, mogę yy, wiesz, dbać o to, żeby nie obmawiać, nie oskarżać, ale żebym ja myślała otwarcie i żebym się nie bała tego, o czym ja myślę, to była yy, dla mnie prawdziwa rewolucja yy, w życiu. I od tego się bardzo dużo zaczęło. Bardzo ale dużo ciekawa zmian. myśl, dla mnie bardzo cenna tego, co mówisz. Ja tak w kontekście yy, też. Yy, Modlitwy to w ostatnich dniach jakoś do mnie na nowo wróciła kwestia tego, co w tradycji kościoła jest nazwane modlitwą I mm -hmm. Byłem zaproszony na jedną konferencję popularno-naukową, abym zaśpiewał psalmy. To wynikało jakby z historyczności tematów i że w tradycji kościoła to funkcjonowało zanim pojawiły się y y Pieśni duchowe, autorskie, że tak powiem. I, I gdy wybrałem psalmy 8, 27 i 42, nie jako piosenki do zaśpiewania we fragmentach, tylko całe fragmenty psalmów, jakby z tradycji rzecz biorąc, to, yy, to byłem trochę zszokowany tym, co śpiewam. Mówię zaraz, zaraz. Znowu teologia mi się trochę zaczęła zmieniać. Aha, czyli tak można myśleć przed Bogiem, tak można się czuć przed Bogiem i że to Boga nie obraża, że to nie jest zagrożeniem dla mnie, dla nikogo. I sobie zdałem sprawę, czy, czy my kiedyś nie byliśmy trochę normalniejsi z racji tego chociaż, że że, że Cała nasza modlitwa indywidualna, osobista, wszelkie pieśni duchowe, wszelka nowa pieśń rodziła się najpierw z tego kanonu, którym modlił się nasz Pan, z modlitwy psautorzowej. Mm -hmm. Ja nie chcę tutaj mówić o żadnej ortodoksji w tym sensie, ale że nagle okazuje się, że ona yy, sprawia, że my naprawdę że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu przed Bożym Obliczem. I nagle okazało się, że Rzeczywiście ona tak obnaża, ta modlitwa jest tak niezgodna z tym, jak ja się czuję, jak ja bym chciał, żeby ona wyglądała. Zresztą o tym jest y, pięknie, Bonhoeffer y, pisał, jest taka fajna pozycja, pisał też modlitewnik Biblii, on mówi: Trzeba odróżnić bełko od własnych myśli od modlitwy w imieniu Jezusa. Mhm. I Mówi to w kontekście właśnie bogactwa, tego, że, że ubóstwa swojego, względem tego, czego, co możemy wziąć modląc się Słowem Bożym i jak to może wpłynąć na, na naszą modlitwę, a ona jest tak szczera, to taki mój kolega, który przekładał, pisał do starej renesansowej muzyki jakby teksty polskich psalmów po polsku, mówi, jakbym z tym przyszedł do kościoła na spotkanie wspólnoty, to by mnie wywalili, że jest to niebiblijne. <grym> Jest to tak szokujące. A jednak to było modlitwą wspólnoty. Czyli okazuje się, że Bóg nas zaprasza do tej rzeczywistości, o której mówisz, że On się nie boi. Że jest święta Jego obecność, zaprasza nas do tego choć choć nazwij te rzeczy. Do bólu bądź szczery. Ja się nie boję. Mi się... Ja też się nie boję, bo dla mnie. W sensie Bóg, Bóg mówi, ja się nie boję. A, a ja, znaczy, ja chcę się nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo to jest super, nie, że, że nam się wydaje, że Bóg nie słyszy naszych myśli, nie? No właśnie. I że to jest gdzieś jakoś tak głęboko w nas, że nam się wydaje, że coś po prostu przed nim ukryjemy, a on po prostu y, mieszka w nas, nie? Jak, jak, go, jak mu deklarujemy nasze życie, tak? To on mieszka we mnie i ja jestem świątynią, hmm. i, i on ma dostęp do mnie. Tak. No, je, jest po prostu y, tak y, nie, w, w taki sposób, nie? Ty sobie siedzisz tam, ja sobie siedzę tu, w tobie jest Duch Święty, we mnie jest Duch Święty, i jeszcze to, że rozmawiamy ze sobą, nie? To, to też sprawiamy, że ta jego obecność tutaj, tutaj się nami. porusza, jest mm. między nami, nie? Tak. Jest to doświadczenie relacji z kimś, kto jest. Naprawdę po naszej stronie. Mm -hmm. Tak. Wiesz, co to też widzę, że mm, yy, właśnie w tej ostatniej niedzielę, rozmawiając z tym przyjacielem, który w kwestii jakby rozwoju kultury, to jest jego taki konik. I rozmawialiśmy, że, bo mówiliśmy, co jest nie tak w kościele dzisiaj, że trudniej nam wiele rzeczy przeprowadzić, spotkać się. I jedna z rzeczy, ja sobie ciągle taki zafiksowany w, po tym ostatnim doświadczeniu tego śpiewania tych psalmów, mówię, wiesz co, może ta przestrzeń, na której my się spotykamy, że my ją bardzo mocno, my ją ma, może bardzo mocno sformatowaliśmy. Że popatrz, zaczynasz śpiewać psalmy i nagle masz, jesteś, jesteś na oceanie, a nie w, w, w małym, stęchłym stawiku. Nagle okazuje się, że Bóg Cię zaprasza Święty... i znowu się mówi, ale jak zaprasza? Dzięki Jezusowi nie zaprasza. Ja inaczej dzięki Jezusowi mogę śpiewać psalmy, inaczej je rozumieć. To jest w ogóle taka nowa rzecz dla mnie. Nie tylko te mesjańskie psalmy, ale w ogóle taki charakter modlitwy, gdzie Bóg mnie zaprasza. I nagle okazuje się, że jeżeli ja się tak modlę, to ten obok może też się tak modlić. I ja go mogę lepiej zrozumieć, inaczej się z nim spotkać, dzięki Jezusowi. Aha, czyli Jezus, zapraszam mnie, nagle ja mogę mieć usposobienie, nie postawę tak zwaną, tylko bardzo odczuwalne dla niego usposobienie, które jest w Jezusie. Bo przecież Jezus mnie tak właśnie spotyka ciągle. Tam, gdzie jestem, a nie gdzie powinienem być. Więc tak sobie, tak myślę, że, że, że Bóg. Że. że yy Znowuż nawet do tych psamów, że one, one nas obierają z warstw. Mm -hmm. Jak Szylek mówił, że. Cebula ma warstw. Że my też mamy warstwy. No. E, no bo kultura na nas ma wpływ. Pewne konwencje, pewne trendy, które m, możemy mieć, że nagle, że coś nie wypada albo coś my tego nie robimy bo my realizujemy to i to a nagle się okazuje no ale życie jest mamy odczucia tylko że jakby no u nas o tym my o tym nie gadamy nie wczoraj kupiłam sobie książkę Junga o. i Michał mówi do mnie tak mamo czy ty wiesz jaki on miał światopogląd ja mówię, że wiem. A, a kontekst taki był, że no, po, po co czytam taką książkę? Bo chcę wiedzieć, y kto jest, czego autorem jest Jung, tak? Bo mhm. my czasami sobie, wiesz, funkcjonujemy w naszym życiu y, z, przez lata powielając czyjeś myśli, czyjeś teorie mhm. i nie mamy w ogóle świadomości tego, od kogo to pochodzi, nie? Ty mówisz o psalmach, tak? I to jest jakby świadomość taka biblijna, nie? To, to czy jesteśmy przesiąknięci tym systemem boskiego myślenia, czy mhm. tak w naszym życiu już uzgodniliśmy nasze wartości, nasze przekonania z tym, jak myśli Bóg, czy, czy jesteśmy gdzieś w tym zamieszaniu, którego w ogóle jeszcze nie rozpoznajemy? I to y, myślę, że to też jest takie dla mnie y, ważne, po to, żeby y, dzisiaj też rozmawiać o jedności w Kościele. Bo wiesz, no, ja, ja spotkałam wielu katolików, którzy mhm. myśl, myślą przekonaniami sprzed soboru, kiedy mhm. Kościół katolicki miał całkiem inną teologię ekumeniczną, a dzisiaj. E, dzisiaj my jesteśmy otwarci jako katolicy, a pewnie z waszej strony jest tak samo, nie? bo też macie jakieś swoje podejście do, 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 do jedności, do tego, kto ma rację, kto nie ma racji. Mhm. W ogóle czy rozmawiamy o racjach, czy rozmawiamy o relacjach. Mhm. E, to wszystko e, jest, e, ale tak e, po, poszłam szeroko w tej dygresji mhm. teraz. Nie? Ja, i, I mówimy, w ogóle rozmawiamy o takim ważnym temacie, jakim są nasze przekonania, które mamy i że te przekonania mamy zmieniać i ty jak mówisz o tych psalmami, to o tych psalmach, to mi się też od razu nasuwa to, że no dla mnie, dla, dla dziewczyny wychowanej w kościele katolickim, modlitwa psalmami, brewiarzowa z czymś całkowicie normalnym mm -hmm. I, i to jest fajne, popatrz, nie? tak sobie siedzimy na dwóch różnych fotelach z, tak. z różnych perspektyw. By... Tak, dla mnie ona była obca, dlatego że ja już byłem wychowany bardziej, jeżeli patrząc na moją tradycję kościelną, to bardziej na jakiejś takiej poreformacyjnej hymnografii. Mm. A psał też mnie mniej był bardziej, że do, do, do tekstu psalmów się podchodziło bardziej jako do inspiracji pisania. I się czytało. A psalmy z założenia zawsze się śpiewało, co jest też ciekawym, jakimś Bożym Ciekawym sposobem, że, że nie, po, no, nie powinniśmy. No, psalmów się nie, nie czytało, nie, nie powinno, w związku z tym czytać, tylko śpiewać. Ale wiesz, że ja nie śpiewam. Znaczy, to wiesz, no to, jest, to jest opinia tych, którzy ci towarzyszą, ale kto ci zabroni? No, tak. Możesz nie służyć temu bezpośrednio twojej wspólnocie, ale możesz to również robić z bezpiecznej odległości. Ostatnio zadałam mojej córce takie pytanie, Gabrysiu, no... Ja wiem, że, że nieczysto śpiewam, ale po czym poznam, że ja czysto śpiewam? I to nas bardzo rozbawiło. No wtedy. tak, dam ci znać. Ale jak będę sama, to po Może czym poznam? po prostu to jest tak, wiesz, że to jest jakaś specjalna, wiesz, że to jest ten, jak się, nazywa, czerwona strefa po prostu i że to jest bezpieczna odległość. Jesteśmy, ale w bezpiecznej Social distance. Wiesz. Tak, tak. Czerwona z jak... Czerwona, ale w dalszym ciągu jakby korzystamy, tylko w bezpieczne odległości. Wiesz co, mi trudno pogodzić się z tym, że ja nie śpiewam. I tak do końca, znaczy ja śpiewam, tylko że ja nie śpiewam czysto. I nawet jak ktoś mówi, że nie mam słuchu muzycznego, to ja mówię w ten sposób, że nie mam wykształconego słuchu muzycznego, i jakby podchodząc do tej dziedziny w swoim życiu, by poznać lepiej siebie, bo ja widzę, że ja jestem strasznie zdeterminowana i nie jest tak łatwo powiedzieć Ance, żeby przestała o czymś marzyć. I złe, ja mam dużo więcej lat niż ty. Ale mm, gdyby mi ktoś chciał dzisiaj powiedzieć, to co y, będziesz śpiewać przed Tronem Bożym, to ja mówię, stary, ja tej perspektywy jeszcze nie rozważam w ogóle. <grym> to jest taki, y, wiesz, jak tak sobie teraz o tym rozmawiamy, nie? to dzielę się tym, dlatego że tam może jak nas, nas ktoś słucha, nie? To, to może ma rzeczywiście jakieś takie niespełnione marzenia w życiu. Mm. I, I fajnie jest jakby wiedzieć, że y, ja zachęcam nie zawsze ludzi do tego, żeby nie rezygnować z marzeń. A jakie ty masz niespełnione marzenia? Hmm. Jak teraz to mówisz, to y, jest w mojej głowie. Zawielucha nagle, tak jakby ktoś przestawiał szybko meble, zamiatał. Bo nie wiem na co się zdecydować. Znaczy, to, jak mnie o to pytasz, to, to, to się zastanawiam, co jest moją bieżącą potrzebą, a co jest moim marzeniem. Mhm. To chyba są dwie różne rzeczy, nie? Mhm. Wiesz, to zawsze moim marzeniem, i, i teraz ono się przebija, było to, żeby. Doświadczyć, już dzisiaj bym to nazwał tak, doświadczyć takiego życia może w sobie, które będzie w sposób realny yy, yy, rezonowało i będzie, yy, będzie yy, realne, doświadczalne z wszelkimi profitami w życiu innych ludzi. Yy, że jeżeli gdzieś staje, na czyjejś drodze, gdzieś się moje drogi przecinają, to jest to, żeby żeby pachniało, smakowało, rezonowało y, czymś co nie jest moim staraniem wypracowanym, a coś co jest po prostu Bożym życiem, y, objawieniem królestwa jego chwały i łaski. Czyli wracamy do tego co było na początku, że królestwo Boże w tobie się manifestuje. Dokładnie. Gdzieś, gdzie nie ma kolejnych słów, kolejnych słów, słów, ale gdzie jest to, co powiedziałeś. Gdzie się manifestuje, czyli jest realnie doświadczalne i gdy wywiera wpływ. Mateo, a tak zbliżamy się do naszego limitu czasowego. Mhm. Kim chciałeś być, jak byłeś małym chłopcem? do moich sąsiadów w Koszalinie przyszedł ksiądz po kolędzie, którego się bardzo, bardzo wystraszyłem. I pierwsza moja świadoma odpowiedź na to pytanie z mojej przekornej yy, yy, duszy na pytanie yy, księdza proboszcza lokalnego kim chcesz być chłopczyku w życiu? Odpowiedziałem złodziejem. <laughs> A byłem synem pastora, więc był obciach cały dla moich sąsiadów, że Chcieli się popisać, że mają taki okaz yy, egzotyczny, <noise> <k> <noise> który zdecydował się być <noise> złodziejem. złodziejem. Yy, wiesz co? Yy, gdy yy, Duch Święty dotknął mojego życia, gdy Bóg mnie zbawił, gdy miałem 13 lat, to wtedy wiedziałem, że od tamtego momentu yy, jest, że nie tylko chcę mu służyć, ale chciałbym yy, 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 pisać piosenki i to było takie pierwsze marzenie że chciałbym pisać piosenki i już wtedy wiedziałem, że, że zostanę artystą nie wiedziałem jak tam dojść nikt nie wiedział jak mi w tym pomóc ale ale, ale to było jedno z tych, tych marzeń, czyli żeby nazywać opisywać rzeczywistość którą, którą widzę Diabeł był Lucyferem, pełnił przy Bożym tronie taką służbę śpiewaczą i ty jesteś takim złodziejem, który kradnie diabłu to co on chciał zabrać z królestwa. No tak, z, w tym sensie, że odbieram to co jest należne królowi. Tak. Mateo, niech to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj. Co Duch Święty mówi do Polski, do Kościoła dzisiaj? Wiesz, to Aniu, jadąc tutaj do namyślałem o tym. Nie dlatego, że zostanę wyzwany, wy, wywołany do, do, do odpowiedzi. Ale do tego, z czym w ogóle przyjeżdżam, czym, co mogłoby być znaczące, co mogłoby być tym, co nas gromadzi wokół źródła życia, wokół Jezusa. W kontekście myślę ogromnego zamieszania, które mamy i w kościele w ogóle, nie patrząc, czy to jest Kościół Rzymski, czy Katolicki, rzymski czy, czy jakikolwiek inny, czy to, co się dzieje w narodzie, w naszym, społeczeństwie. Słyszę osobiście i widzę, że Bóg robi to, że jedyną alternatywą do ogromnego zgorszenia, rozgoryczenia, bólu, zamieszania, buntu, który się dzieje. I w kościele, i w społeczeństwie, i w narodzie, i w rodzinach, jest tu i teraz moje osobiste doświadczenia niezłomnego życia, które pokonało śmierć i które jest w Jezusie. W Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem, i że nie są to koncepcje, sposoby na życie, tylko to jest istota życia. Że jeżeli tu i teraz ja nie będę zdeterminowany, aby, aby zanurzyć się w nim, i wiem, że to może brzmieć jak kolejne enigmatyczne religijne życzenia, ale mówiąc to, myślę, ja mówię o pewnej rzeczywistości, do której Bóg nas wzywa osobistego doświadczenia, które właśnie ma zaskutkować tym, że będzie się manifestowało Jego Królestwo. Myślę, że jak nigdy dotąd jesteśmy w, w ogromnej potrzebie tego, aby zamanifestowało się panowanie Jezusa Chrystusa. Ale super. A i, I ono jest bliższe niż kiedykolwiek. Dlatego też, że o tym teraz rozmawiamy i że takie pragnienie wie, jest w sercach wielu ludzi. Że to jest jedyna alternatywa na na to, co nazywałem wcześniej zamieszaniem, bólem, dezorientacją, buntem, zgorszeniem. I tego nie da się nadrobić już żadnymi słowami. Nie da się tego nadrobić żadnymi programami naprawczymi. To jest albo moje osobiste, wspólnotowe, kościelne doświadczenie zacznie być y, y, rzeczywiście realne owocem tego. Doświadczenia albo, y, znaczy nie, albo, bo, bo ja myślę, że to jest bardzo konkretnie Boża inicjatywa. Mm -hmm. Bóg jest w stanie to zrealizować. Y, więc nie ma albo, ja wierzę, że tak się wydarzy. Myślę, że wiele rzeczy obumrze w nas i z naszych działalności. Nie mówię ich działalności, waszych działalności, mm -hmm. tylko naszych, dlatego że mam doświadczenie tego, że Kościół jest jeden. I że to, co jest Bożym Kościołem, jest jedno. Nawet jeżeli ma różne formy organizacyjne, prawne, konfesyjne, to wierzę, że jedność nie jest czymś, co my musimy budować, tylko tym, co jest darowane i czymś, co jest jakby zadane nam, którzy mm -hmm. jesteśmy w Chrystusie. Ja rozumiem, że na poziomie współpracy jest to coś, na czym my. Co nam lepiej lub gorzej wychodzi z różnych, z, różnych, z różnych względów, ale że rzeczywiście jedność w kościele jest, gdy jesteśmy w Chrystusie i gdy postrzegamy siebie, nie tylko mówimy, ale myślimy tak, jak, jak jest to zgodne z, dokładnie z Jego rzeczywistością, jak, jak On nas przyjmuje, jak On nas zaprasza, żebyśmy siebie przyjmowali. Myślę, że to rozwala system totalnie, mhm. i tego potrzebujemy. Jezusa, który, który rzeczywiście rozwala system. Y Słyszę, że wierzysz w to, że zobaczymy potężną manifestację królestwa tutaj na Ziemi, że zobaczymy eksplozję znaków, eksplozję miłości, eksplozję przemiany, eksplozję uzdrowienia. Tak, wierzę, że te wszystkie rzeczy towarzyszą temu życiu, którym jest Jezus. I wierzę tak, bo nie tylko ze względu na nas, ale i nasze dzieci, i dzieci ich dzieci. I myślę, że to nie są pobożne życzenia. Myślę, że to jest wyznanie wiary związane z tym, co On sam powiedział i do czego On się sam zobowiązał. Ale czuję odpowiedzialność za to, wracając z parę pytań wcześniej, za to, żeby że jest konkretna mm, praca do wykonania tu i teraz. Czyli nie praca, bo ja niewiele mogę zdziałać w tym temacie, żeby urodzić życie, mhm. To, którego oczekujemy, ale że, że jest konkretna konfrontacja, i czas zadany i narzędzia dla mnie dzisiaj. I jak tak rozmawiamy, to bardzo tak mocno brzmi mi to, że wszystko już mamy. I to, czego tak naprawdę potrzebujemy, to obnażyć to, co nie pochodzi z królestwa, po to, żebyśmy mogli być świadkami i świadectwem i manifestacją Bożego Królestwa. Tak, i wierzę, Aniu, że nie musimy się tego bać i nie, nie tego obnażenia. Tak. Religia się tego boli. Religia w tym zrozumieniu to wszystko, co Systemu. my chcemy Bogu mhm. dać. Ale chrześcijaństwo w zrozumieniu tego, co On nam dał, mhm. się tego nie boi. Wiesz, co dla mnie takim y, milowym odkryciem było przeczytanie w katechizmie. Y, Paragrafu, który mówi o tym, że chrzest gładzi wszystkie nasze grzechy. I tam nie było dopełnienia wszystkie nasze grzechy przed Chrztem popełnione. I to jest tylko dla wszystkie. mnie tylko wszystkie grzechy. Nie? Chrzest mhm. zgładził wszystkie nasze grzechy. Te co popełnię jutro też. Ale to jest e, temat na następny Weszliśmy podcast. W temat. <laughs> mhm. Mateo, bardzo Ci dziękuję. I ja dzięki. Zaszczerą rozmowę. Wierzę, że, że Bóg będzie manifestował się w Tobie w potężny sposób i wierzę w to, że Twoje dzieci będą świadectwem dla świata tego, jakim wspaniałym ojcem jest Mateusz Tręba. A dzisiaj, jak patrzę na Twoją żonę, to... Bo żona jest odbiciem chwały męża. Więc y, jak y, chciałabym sprawdzić, w jakiej kondycji jest Mateo, to zajrzę na Instagram Natalii. Dlatego, że w niej odbija się to, co jest w tobie. Głębia przyzywa głębi. <noise> 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 Nie tak. wiem, co powiedzieć. No, ale no dobrze. <noise> dobrze, to. Dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę.